Dobry wieczór, dzisiaj kolejny dzień wielkiej powtórki przed egzaminem ósmoklasisty i zajmiemy się najważniejszą lekturą i nie dlatego, że jest krótka, ale dlatego, że można ją interpretować na różne sposoby, czyli mało może. Nie będę Wam opowiadał teraz życiorysu Antoine de Saint-Exupéry'ego, że był pilotem, że widział okropności wojny, II wojny światowej i że te wszystkie straszne przeżycia doprowadziły go do różnych przemyśleń filozoficznych i że mm, powinniśmy odnaleźć w sobie dziecko, bo to są takie, wiecie, odnaleźć w sobie dziecko, to się łatwo mówi. Świat jest trudny, życie jest trudne, pełne bólu i cierpienia i nie zawsze jest łatwo odnaleźć w sobie dziecko. Ale Mimo wszystko, mały książę, ta lektura otwiera nam oczy na różne rzeczy. I żeby dobrze za zacząć, to chciałbym zrobić to, co wczoraj robiłem z panem Tadeuszem. Pamiętacie, jak wczoraj mówiłem, że zwykle uczniowie zaczynają streszczenie od tego, że pan Tadeusz wrócił z Wilna. I gdzie studiował, i wszedł do pokoju, i tam była Zosia, tak, i tak dalej. Ja tak naprawdę mówiliśmy wczoraj, że chodzi o spór sopliców i choreszków. To tak samo w Małym Księciu. Chodzi o zupełnie coś innego. I ta historia zaczyna się w samym środku tekstu. nie jest tak, że pojawił się pilot i chłopiec, i chłopiec powiedział: Narysuj mi baranka, bo tak wszyscy zaczynają streszczenie Małego księcia. To jest zupełnie gdzieś indziej, w samym środku i nie chodzi tutaj właśnie o kapelusz i tak dalej jedziemy, jedziemy, jedziemy jedziemy do środka tekstu nie chodzi o tureckiego astronoma to jest wątek poboczny Nie chodzi o baobaby, bo wszyscy mówią o baobabach, że on musiał oczyszczać planetę, to okej. Okay. O zachodzie słońca, o smutku. I dochodzimy do tego najważniejszego punktu. O, jest. Róża. Czyli centralnym punktem jest trudna relacja z różą. I dlatego mały książę wyruszył, e, wyruszył w podróż, ponieważ no już nie mógł z tą różą wytrzymać. I kiedy poznał życie na innych planetach, na Ziemi, zobaczył, co to jest przyjaźń, to wrócił do róży. I to jest właściwie najszybsze, żeby nie powiedzieć najwłaściwsze streszczenie małego księcia. Hmm. Czyli ja spróbuję to narysować. Więc tak, tutaj mamy punkt wyjścia, czyli jest róża. Widzicie jak rysuje? Ktoś widział tak, tak źle rysowaną różę? I jest mały książę. Tak, Iga widziała taką źle rysowaną różę. No i tutaj mały książę, no powiedzmy sobie szczerze, kochał różę. Przyjaźnił się z różą. Róża była dla niego ważna, była atrakcyjna, ale coś takiego się stało, że te jej wymagania sprawiły, że mały książę niedobrze się czuł w tej relacji i stwierdził, że wyrusza w podróż. Leciał, 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 leciał. Doleciał na Ziemię. Tutaj po drodze odwiedził planety. Gdzie poznał yy, no, cechy ludzkie. Dosyć takie negatywne. Czyli poznał świat. Poznał ludzi. Uczył się. Tutaj poznał pilota. I Lisa. Który nauczył go przyjaźni. I po tym, jak ukończyła go żmija. Wierzymy, no nie ma tego napisanego wprost, ale wierzymy, że wrócił do Róży. Czyli to jest taki schemat opowieści, taki schemat y, tego, co się dzieje, kiedy jest nam źle w życiu. I ten schemat się powtarza w różnych sytuacjach. Czyli przychodzicie do szkoły, jesteście tutaj, przychodzicie do szkoły, jest źle, mama was wypisuje z tej szkoły, zapisuje do kolejnej szkoły, i do kolejnej szkoły, i do kolejnej. I na końcu stwierdzacie, że właściwie wszędzie w każdej szkole jest tak samo. I w sumie można by wrócić do tej pierwszej szkoły. Często jest tak z przyjaciółmi, że przyjaźnicie się z kimś i nie możecie wytrzymać, więc poznajecie innych przyjaciół, wyruszacie w podróż, poznajecie takiego przyjaciela, innego, jeszcze innego, jeszcze innego, poznajecie kolejnego i później możecie inaczej spojrzeć na tę pierwszą przyjaźń. Już w sposób dojrzały, może nie idealistyczny, już nie będziecie tak surowo oceniać tego swojego przyjaciela. Napiszcie, proszę mi teraz na czacie, inne przykłady takiej podróży. Co się dzieje w życiu człowieka, że coś mu nie idzie, wyrusza w podróż, rozwija się, uczy, poznaje, jest jakiś punkt przełomowy, coś się dzieje w jego życiu, i później wraca do punktu wyjścia i mówi, w sumie, i już poznałem życie, i ta sytuacja trudna na początku nie była taka zła. W celach zarobkowych, mhm. czyli było ciężko, pojechaliśmy do Irlandii pracować i wróciliśmy z pieniędzmi, i wszystko się naprawiło. Ok. Jakie jeszcze trudne sytuacje? A na przykład między mężem a żoną, zobaczcie. Kłótnia z rodzicami to też, tak? Czyli pokłóciliśmy się z rodzicami, wychodzimy z domu, nie wyprowadzamy się do babci, nie rozmawiamy z mamą, idziemy do szkoły, rozmawiamy z wychowawcą, może z koleżankami i wracamy do domu i zupełnie inaczej już widzimy ten konflikt. Dobra, a teraz jak jest mąż i żona, oni się czasami kłócą, to jest tak zwana separacja. Zobaczcie, że tutaj doszło do separacji, czyli jeszcze nie rozwodu. Ale mały książę musiał na chwilę odpocząć od róży, wyruszył w podróż, zajął się sobą, zajął się swoim rozwojem, i kiedy wrócił po tej separacji, to wierzymy, że wszystko się udało. Oczywiście y, autor tutaj urywa opowieść i my wierzymy, że to ukąszenie brzmi nie kończy się śmiercią chłopca, tylko powrotem, ale jak było naprawdę, tego nie wiemy. Dobra, i teraz moi drodzy, będziemy. Sięgniemy do tekstu. Szybko dowiedziałem się więc o tym kwiatku. Na planecie Małego Księcia zawsze były całkiem zwyczajne kwiaty, ozdobione jednym tylko rzędem płatków, które nie zabierały wiele miejsca i nikomu nie przeszkadzały. Pewnego ranka pojawiły się w trawie, a wieczorem umierały. Ale ten wykiełkował kiedyś z nasionka przyniesionego nie wiadomo skąd. A mały książę bardzo uważnie czuwał nad tą łodyżką, niepodobną do innych łodyżek. To mógł być nowy gatunek baobabu. Krzak szybko przestał jednak rosnąć i zaczął szykować kwiatek. Mały książę, który obserwował formowanie się olbrzymiego ponka, przeczuwał, że wyłoni się z niego cudowne zjawisko, ale kwiatek bez końca przygotowywał się w zaciszu swego zielonego pokoiku. Starannie dobierał kolory. Ubierał się powolutku, przymierzając płatek za płatkiem. Nie chciał wyjść pomarszczony, jak na przykład taki mak. Chciał ukazać się w pełnym blasku swojej urody. Tratek był bardzo kokieteryjną różą. Jej tajemnicze przygotowania trwały wiele dni, aż w końcu pewnego ranka, dokładnie w wschodzie słońca, pokazała się. I róża, która postępowała według ściśle określonego planu, odezwała się ziewając. Ach, właśnie się obudziłam. Przepraszam. Jestem jeszcze nieuczesana. Mały książę nie mógł dłużej powstrzymać zachwytu. Ależ pani jest piękna. Prawda? odpowiedziała cichutko. Prawda? odpowiedziała cichutko. W dodatku urodziłam się. Razem ze słońcem. Mały książę domyślił się, że róża nie jest zbyt skromna, ale była taka wzruszająca. Coś mi się wydaje, że to już pora śniadaniowa, dodała po chwili. Czy byłby pan tak miły i pomyślał o mnie? A mały książę, zmieszany, poszedł po konewkę świeżej wody i usłużył jej. Już wkrótce zaczęła go dręczyć. Swoją trochę humorzastą próżnością. Na przykład pewnego dnia, mówiąc o swoich czterech kolcach, zawołała: Niech no tylko przyjdą tu tygrysy z pazurami. Na mojej planecie nie ma tygrysów, zaoponował mały książę. A poza tym tygrysy nie jedzą trawy. Ja nie jestem trawą. Odpowiedziała słodko: Ja nie jestem trawą. Odpowiedziała słodko: Przepraszam bardzo. Zupełnie nie boję się tygrysów, ale nie znoszę przeciągów. Czy ma pan może jakiś parawan? Nie znosi przeciągów. To pech, kiedy jest się rośliną, pomyślał mały książę. Ta róża jest bardzo trudna. Wieczorem proszę umieścić mnie pod kloszem. Bardzo zimno u pana, źle tu urządzone. Tam skąd pochodzę? Ale przerwała. Pojawiła się w postaci nasionka. Nie miała okazji niczego się dowiedzieć o innych planetach. Upokorzona tym, że dała się złapać na próbie naiwnego kłamstwa, zakaszlała dwa <laughs> lub trzy <laughs> razy, aby wywołać w małym księciu poczucie winy. A ten parawan, miałam, miałem po niego pójść, ale pani do mnie mówiła. Wtedy zakaszlała jeszcze mocniej, żeby jednak poczuł wyrzuty sumienia. Tak oto mały książę pomimo dobrej woli jaką kierował się w miłości szybko zwątpił w uczucia róży wziął na serio jej nic nieznaczące słowa i stał się bardzo nieszczęśliwy nie powinienem był jej słuchać powiedział mi któregoś dnia w ogóle nie należy słuchać róż trzeba na nie patrzeć i je wąchać moja róża napełniała zapachem całą planetę lecz nie umiałem się tym cieszyć ta historia z pazurami która tak nie roz złościła, powinna była mnie rozczulić. Czyli widzimy tutaj, że mały książę teraz sobie, dopiero kiedy przyleciał na Ziemię, czyli odbył tę podróż, to się zorientował, że największym plusem róży było to, że moja róża napełniła zapachem całą planetę. Ale on wtedy nie umiał się tym cieszyć. Dopiero teraz to zauważył. A ta historia z pazurami, czyli można powiedzieć, to całe narzekanie i psioczenie i to zaczepianie, powinno go rozczulić. Czyli to on powinien powiedzieć: Oj, różyczko, jaka Ty jesteś kochana, że wymyślasz takie różne rzeczy. Ale on wtedy nie był gotowy tak dojrzale do tego podejść i opuścił planetę, opuścił różę. I teraz moi drodzy, zadania egzaminacyjne. I już piszę na czacie, a wy mi odpiszecie. Róża, e, tak, mały książę. W rozmowie z pilotem. przyznał się do tego, że... I proszę, żeby każdy z Was dokończył to zdanie. Do czego się tutaj w tym fragmencie pilotowi przyznał mały książę? Piszcie tak jak umiecie, nie przyjmujcie się, to nie jest szkoła. Co najwyżej można dostać złoty kasztan. Do czego się przyznał? To ja podpowiem. Tęsknił za swoją planetą i za różą. Czy w tym fragmencie jest coś o tęsknocie. I że pochodzi z innej planety. Patrzymy tylko na ten fragment, który jest wyświetlony. Nie powinienem był jej słuchać, powiedział do Pilota. Co to znaczy, że nie powinien być jej słuchał? Źle podstąpił. Że słuchał Róży. Źle odnosił się do swojej Róży i teraz tego żałuje. Maju, tak właśnie o to chodzi. Michał, bardzo dobrze, że nie rozumiał Róży. Jak ciężko z nią było. Tak, ale on teraz zobaczył, że to nie była wina Róży. Że to on tak to odbierał. Eee, że nie rozumie dorosłych. To nie chodzi, Kasiu, o to, bo tutaj jest tak. Jest sobie pilot i jest mały książę. I mały książę mówi tak: Wiesz co? Powiem ci coś o tej mojej róży. Ja nie powinienem był jej słuchać. Tylko trzeba było na nią patrzeć, wąchać, podziwiać, czyli kochać, przyjaźnić się z nią, być z nią, a nie wsłuchiwać się w jej złośliwości. Czyli on się przyznał do tego, że powinien. Inaczej zareagować na słowa Róży, że źle potraktował róże, Tak jak Oskar to napisał. Zobaczcie na odpowiedź Oskara. Źle potraktował róże i, na, i tak naprawdę powinien inaczej reagować na jej słowa. To jest. mnie to, wiecie, co zastanawia, bo my żyjemy w takiej kulturze, że jak spotykamy taką Różę, no to po prostu się odwracamy od niej idziemy. Nie jest jakiś kolega czy koleżanka który was denerwuje, no to na siłę, nie, nie, nie pchacie się do tego kolegi, żeby co, żeby wam powiedział coś niemiłego, albo żeby zamknął w toalecie, albo żeby, nie wiem, wlał do plecaka, wylał butelkę wody, albo żeby wam podłożył nogę, no my się nie, nie chcemy z takim człowiekiem trudnym spotykać, Raczej znaczy, unikamy trudności, a mały książę mówi pilotowi, słuchaj, tak naprawdę, to jak ta róża była, to ładnie pachniało i ja trochę byłem przewrażliwiony. Niepotrzebnie tam się przyjmowałem i wsłuchiwałem w to, co ona mówi. Trzeba było się po prostu cieszyć, że ona jest. No a jak Wy, my, mamy się cieszyć obecnością kogoś, kto nam dokucza, kto niekoniecznie jest fajny, kto się przechwala? Jesteście w klasie, jest tam, nie wiem, 20 ileś osób, no i wiadomo, że. Zawsze się zda, znajdzie osoba, z którą nie nadajecie na jednej fali. No i nie chcecie z nią się, nie wiem, umawiać do y, galerii handlowej albo nie chcecie jej zapraszać na urodziny. Dlaczego w ogóle macie ją tolerować? Kto ma jakiś pomysł? Proszę napisać na czacie. Dlaczego mamy znosić takie róże? Po co są nam takie róże? Tacy trudni ludzie. Może i ładni, może i ciekawi, ale dlaczego my mielibyśmy, zgodnie tutaj z poradą autora Małego Księcia, brać na siebie taki przykry obowiązek? Adam, każdy ma swoje miejsce, aby zrozumieć innych ludzi. Mhm. Tak, każdy ma swoje miejsce, nawet taki człowiek, który rani innych, też ma prawo żyć. I też gdzieś ma, taka róża też musi gdzieś wyrosnąć. Tak, możemy zrozumieć. My nie musimy z tą różą rozmawiać, bo zobaczcie, że w tym fragmencie jest tak. Nie powinienem był jej słuchać. W ogóle nie należy słuchać róż, trzeba na nie patrzeć i je wąchać. Moja róża napełniała zapachem całą planetę, lecz nie umiałem się tym cieszyć. Bartek, ponieważ trzeba wszystkich słuchać i szanować, tak, trzeba odnosić się z szacunkiem, ale zobaczcie, że też mały książę mówi, że nie trzeba jej słuchać, tak wchodzić w jakąś taką relację. Pozwolić się ranić, ale żeby zauważyć, że Róża jest, że ona też ma prawo do swoich humorów, ma prawo mieć kolce, że nie wszyscy ludzie są cudowni i wspaniali, że nie wszyscy muszą Was kochać i nie wszyscy muszą być dla Was mili. Tak, abyśmy zrozumieli ich potrzeby, ale czy my mamy je zaspokajać, to już jest nasza decyzja. Ważne, żeby nie hejtować, nie oceniać, nie plotkować na temat tej osoby. Nie życzę Ci źle. Ja nie mogę tego zrozumieć, słuchajcie, jak słucham czasami uczniów, i, i, i może ktoś z Was mi to wytłumaczy, ale no nie mogę się na to zgodzić, jak słyszę zabij się. Słuchajcie, ludzie popełniają samobójstwo, ludzie giną, umierają, jest wojna, a ja czasami słyszę: y, weź się tam, zabij. To jest totalne hejtowanie, to jest totalna nienawiść, tak nie wolno robić. A i ta osoba, której nie lubimy, też nie, nie, to nie chodzi o to, że mamy teraz się z nią zaprzyjaźnić. Mamy ją szanować. Nie powinienem był jej słuchać, powiedział. W ogóle nie należy słuchać róż. Trzeba na nie patrzeć i je wąchać. Moja róża napełniała zapachem całą planetę, lecz nie umiałem się tym cieszyć. Ta historia powinna mnie rozczulić. I teraz, co oznaczają te słowa? Ta historia z pazurami, która tak mnie rozzłościła, powinna była mnie rozczulić. Czyli, jeżeli my, wy macie takiego trudnego kolegę czy koleżankę, która jest miła, która ma te kolce, która rani, to co was powinno rozczulić w tej jej historii? Rozczulić, czyli wywołać wzruszenie, może takie łzy mogłyby się pojawić w oczach. Co w drugim trudnym, nawet złym człowieku powinno nas rozczulać? Co spowodowało, że ten człowiek jest trudny? Co sprawiło, że on jest zły? Jak myślicie? Co się wydarzyło? Jego przeszłość. Tak. Michał, brawo. Czyli coś tam musiało być przykrego, że ten człowiek stał się tak, problemy na przykład w rodzinie. A zobaczymy tak łatwo tych ludzi. My nauczyciele też to robimy, nie? On się nie uczy. Siedzi tam śpi na końcu sali, w ogóle nie przynosi zeszytu, nie chodzi na kartkówki, nie mówi mi dzień dobry, nie zdejmuje czapki. No tak, ale on widocznie ma jakiś problem, coś go dotknęło. Nie robi tego specjalnie. Środowisko, w którym przebywa, sprawiło, że ten człowiek jest nieszczęśliwy. I dlatego mogę spojrzeć na takiego ucznia. Ja się rozczulam nad uczniem, takiego ucznia w ósmej klasie, słuchajcie, który prawie mówi mi na ty. Jak ja mówię: tam, Załóżmy, że on ma na imię nie wiem, Adam. Mówię. Omawiam jakiś temat, mówię Adamie. A on, no co? I zobaczcie, że normalnie mogłoby się wkurzyć, że te pazury, e, te, te pazury, co ja mówię, te, te kolce tego Adama, tej róży, są takie nieprzyjemne, bo on mówi do mnie, no co? A ja mówię mu tak, słuchaj, znasz maturę, przejdziemy na ty, ale teraz weź. Kredę i pod, podkreślić, gdzie jest podmiot na tablicy. No i ja dam człapie przez całą klasę, człapie, człapie, bierze tę kredę i podkreśla, i okazuje się, że dobrze podkreślił. Czyli zobaczcie, że ja go potraktowałem z szacunkiem, a nie wpisałem mu uwagi. No sprawiło, że no co prawda człapał, ale się doczłapał i wykonał zadanie i znał odpowiedź. I teraz mały książę właśnie to zrozumiał, i teraz. Wróci do tej róży, i już będzie z nią układał sobie życie na nowo, no tylko my nie wiemy, czy wróci. Czy to jest dla was jasne w skali od 0 do 10, 10. Wszystko rozumiem. Teraz już mogę być dorosły, mogę w sumie już na maturę iść i albo iść do pracy. Zero za to jest za trudne, co Pan mówi. My nie jesteśmy dorośli. Pan mówi jak do dorosłych, a my jeszcze nie, nie, nie czujemy takich rzeczy. Dobra, są ósemki, dziewiątka, dziesiątka, czyli jesteście dorośli, czyli wszystko już wiecie, wszystko rozumiecie. Nam, rodzicom, nam, dorosłym się wydaje, że wy. można troszkę prościej. Michał, no to powiedz, jakbyś to prościej powiedział. Michał spróbuje powiedzieć prościej tę całą naukę z mojego księcia. Michał, dasz radę? Nie wiem, a ja wiem, że wiesz i potrafisz to powiedzieć, ale zrobimy to wtedy, kiedy będziesz na to gotowy. Dobra, czyli to nie jest szkoła, ja cię tu nie stawiam do odpowiedzi. Jak będziesz na koniec chciał powiedzieć, mi napiszesz, chcę powiedzieć. Słuchajcie, dobra, to teraz ta podróż. No i on sobie tam uciekł od tej róży, no i poznawał różnych ludzi. Jest podróż. No i dotarł na planetę, którą zamieszkiwał król. Król w purpurze i gronostajach zasiadał na bardzo prostym, a mimo to majestatycznym tronie. Tron był prosty i majestatyczny. No, król rzeczywiście. Nie ma takiej miny tutaj specjalnie, nie jest zadowolony. Ach, oto mój poddany, zawołał król na widok małego księcia. A ten pomyślał. Jakim cudem może mnie rozpoznać, skoro nigdy mnie nie widział? Nie wiedział, że królowie widzą świat w uproszczeniu. Wszyscy ludzie są dla nich poddanymi. Zbliż się, żebym mógł cię lepiej widzieć, powiedział król bardzo dumny, że wreszcie jest królem dla kogoś. Mały książę poszukał wzrokiem miejsca, gdzie mógłby usiąść, ale całą planetę zajmował wspaniały płaszcz z gronostajów. Stał więc nadal przed królem, a że był zmęczony. Ziewnął. Ziewanie w obecności króla jest niezgodne z etykietą, oświadczył monarcha. Zabraniam ci ziewać. Nie mogę się powstrzymać, zmieszał się mały książę. Mam za sobą długą podróż, nie spałem. W takim razie rozkazuję ci ziewać, powiedział król. Od lat nie widziałem nikogo, kto by ziewał. Każde ziewnięcie to dla mnie ciekawostka. No, poziewaj jeszcze. To rozkaz. Kiedy się wstydzę, już nie mogę. Powiedział mały książę, czerwieniąc się. Hm, hm odparł król. W takim razie rozkazuję ci raz ziewać, a raz. Trochę bełkotał i wydawał się rozdrażniony. Chodziło o to, że królowi najbardziej zależało na tym, by szanować jego autorytet. Nie tolerował nieposłuszeństwa, był monarchą absolutnym. Z drugiej strony, ponieważ był bardzo dobry, wydawał rozsądne rozkazy. Gdybym tak, mawiał nieraz, gdybym tak rozkazał jakiemuś generałowi, żeby się zmienił w morskiego ptaka, a ten generał by nie usłuchał, nie byłaby to wina generała, to byłaby moja wina. Czy mogę usiąść? Spytał nieśmiało mały książę. Czy mogę usiąść? Spytał nieśmiało mały książę. Rozkazuję ci usiąść, odpowiedział król, podciągając majestatycznie połę swego płaszcza z granostajów. Ale mały książę nie mógł się nadziwić. Planeta była maleńka. Nad czym królował ten król? Najjaśniejszy panie, powiedział, proszę wybaczyć, że wypytuję. Rozkazuję ci mnie wypytywać, czym prędzej, powiedział król. Nad czym najjaśniejszy pan króluje? Nad wszystkim, odparł król z wielką prostotą. Nad wszystkim. Król dyskretnym ruchem wskazał swą planetę, a także inne planety i gwiazdy. Nad tym wszystkim? Nad tym wszystkim? Spytał mały książę. Nad tym wszystkim, odparł król. Był to bowiem nie tylko władca absolutny, ale też władca wszystkiego. I gwiazdy są posłuszne? Oczywiście, odpowiedział król. Od razu mnie słuchają, nie taruje braku dyscypliny. Jego władza za. Chwyciła małego księżycia. Gdyby sam miał taką, mógłby obserwować nie 44, ale 72, nawet 100, a nawet 200 zachodów słońca w jednym dniu bez przestawiania krzesła. A ponieważ zrobiło mu się trochę smutno na wspomnienie swojej małej opuszczonej planety, zdobył się na odwagę, by poprosić króla o łaskę. Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę sprawić mi przyjemność i rozkazać słońcu, żeby zaszło. Gdybym rozkazał generałowi latać z kwiatka na kwiatek jak motyl, albo napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, i gdyby generał nie wykonał otrzymanego rozkazu, czyja byłaby to wina, jego czy moja? Najjaśniejszego pana, powiedział zdecydowanym tonem mały książę. Właśnie. Od każdego trzeba wymagać tego, co może dać, kontynuował król. Autorytet opiera się przede wszystkim na rozsądku. Jeśli rozkażesz swojemu ludowi, żeby się rzucił do morza, zorganizuję rewolucję. Mam prawo wymagać posłuszeństwa, bo moje rozkazy są rozsądne. Dobrze. Pan nie czyta całej książki, tylko fragmenty, i do, i do tych fragmentów układam takie pytania, który, dzięki którym ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem. Dobra, i teraz pytanie numer jeden. Czy król wierzył w to, co mówi? Czy król naprawdę wierzył w tą swoją władzę? Iga mówi, że nie. Bartek, że wierzył. Mamy zdania podzielone. Fajnie się robi, słuchajcie, bo mamy dwie interpretacje. Że wierzył i nie wierzył. Wmawiał sobie. Właśnie. Wmawiał sobie. Słuchajcie, wmawianie w. Wmawianie sobie jest to połączenie tego, że ja w coś wierzę i w coś nie wierzę. Jakby to wytłumaczyć na innym przykładzie? No, załóżmy, że jest Akademia Szkolna. Zakończenie roku szkolnego. I pani dyrektor poprosiła mnie, żebym zaśpiewał piosenkę. Ja nauczyciel. No i nie śpiewam, nie ukończyłem. W żadnej Akademii Muzycznej. Ale wiecie co, skoro ona mnie poprosiła, to znaczy, że ona uważa, że mam jakiś talent, czyli ja zaczynam wierzyć w to, że potrafię śpiewać. W związku z tym wierzę w to, że śpiewam, chociaż mm, nigdy nie śpiewałem, nigdy nie byłem na festiwalu, nigdy nie uczyłem się śpiewania, yy, czyli ten król. Tak naprawdę nigdy nie miał wielu poddanych. Zawsze te rozkazy, które daje, są do wykonania. Ale z drugiej strony, ja wychodzę na tę akademię i śpiewam, bo wierzę w to kłamstwo swoje. I to jest ciekawa lekcja, którą daje nam autor mojego księcia. Chodzi o to, żebyśmy my nie wpadli właśnie w taką pułapkę że wmawiania sobie różnych rzeczy. Czy ktoś z was wmawia sobie coś, ale gdzieś tam z tyłu głowy wie, że to nie do końca tak jest. Kto z nas bywa takim królem? Mi się wydaje, że ja coś umiem, że coś mi wychodzi, ale chyba to mi nie wychodzi. Tak sobie chyba to wmówiłem. Oszukuję się. Czy ktoś z was ma coś takiego? Adam ma czasami iga coś takiego, ciężko powiedzieć. Ja wmawiam sobie. Maju, ty dobrze zdasz egzamin. Ty nie wmawiasz sobie. Taka jest prawda. Czasami tak się zdarza. Okej. Okay. Czy nie jest to megalomania? Jest to jakaś megalomania. Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli ja nie uwierzę w siebie, to nic nie osiągnę. Jak odróżnić, jak odróżnić megalomanię od takiej zdrowej wiary w siebie? I ja myślę, że to będzie bardzo dobry temat na rozprawkę, którą teraz będziemy, będę pisał. Już tylko otworzę jakiś dokument. Jak zdrowo? Wierzyć w siebie. Wierzyć w siebie, aby nie popaść w megalomanię. Rozważ problem, odwołując się. To powinien być przecinek do wybranych lektur. I tak jak pamiętacie, za, na początek ja sobie w Brudnopisie stawiam tezę. Teza nigdy nie jest pytaniem. Teza jest stwierdzeniem. Teza, sąd, moje zdanie. Ono nie może być pytaniem. No i teraz muszę coś wymyślić. Jak zdrowo wierzyć w siebie, aby nie popaść w megalomanię? Aby odróżnić wiarę w siebie od megalomanii, Należy zapytać o to, co chcemy zmienić. O to, czy chcemy dobra dla innych. Taka jest moja teza, i teraz argument numer jeden. I jeśli wierzę w siebie, ponieważ chcę zrobić coś dobrego, coś dobrego, coś, co służy, służy sługa, służy społeczeństwu, nie muszę się bać megalomanii. Przykładem takiej postawy jest bohaterem literackim, który chciał który mocno wierzył w swoje umiejętności, był ksiądz Robak Robak. Ten skromny Bernardyn, którego poznajemy na kartach, Epopeji Narodowej Pantadeusz był emisariuszem powstańczym. Wziął na siebie trudne zadanie przygotowania powstania narodowego na Litwie. Aby mu sprostać musiał uwierzyć w siebie. Nie był jednak ani wyniosły, ani pyszny. Taką postawę. Widzimy również w kamieniach naszaniec. Alek, Rudy i Zośka są doskonale są wysportowani, wykształceni i służą Polsce. Biorąc udział w akcjach sabotażu, a później dywersji. Nie ma w nich pychy. I teraz argument drugi. Przypomnę teza. Aby odróżnić wiarę od siebie, należy zapytać o, to, co, zapytać o to, czy chcemy dobra dla innych. Nie ma w nich pychy. Działają na rzecz poprawy losu mieszkańców okupowanej Warszawy i całego kraju. Gdybyście nie poświęcali temu celowi, można by powiedzieć, że są zadufanymi w sobie młodzieńcami. Dobra, słuchajcie, czy. Będziecie w stanie stworzyć argument numer dwa w oparciu o króla z Małego Księcia. Znaczy, to nie było pytanie, tak jest zadanie. Proszę, żeby teraz każdy z Was spróbował napisać, tak jak zrobiłem tutaj w argumencie pierwszym, argument drugi. I proszę, żeby odwołać się do króla w Małym Księciu. Słuchajcie, wystarczą trzy zdania, nie musicie tak dużo pisać. Co to jest megalomania? Pycha, czyli że ja mam, uważam, że jestem super, a tak naprawdę nie jestem, że jestem silny, że mam dużo pieniędzy, że w ogóle jestem sławny, że wszyscy powinni mnie podziwiać. I kto napisze, dostaje dzisiaj złotego kasztana. Więc warto się postarać. Bartku, można by zrobić kontrargument, ale trzeba by wtedy zmienić tezę. Czyli zobaczcie, no to ja mogę to zrobić. Trudno jest jednoznacznie. Odróżnić wiarę w siebie od megalomanii. Nie ma dobrego sposobu, aby odkryć w sobie, odkryć w drugim człowieku pyszałka. No ale wtedy muszę to zmienić. Czasami ludzie, którzy twierdzą, że wierzą w siebie, udają, aby przykryć, aby zasłonić własne wady. I nie do ciągnięcia. Bohaterem literackim, który mocno wierzył, bohaterem literackim, to no na pewno nie ksiądz Robak, bo to był dobry człowiek. Bohaterem literackim, który pokazuje nam, Pokazuje tam jak łatwo popaść. W megalomanie jest król, z opowiadania Małe książki. Monarcha wierzy w swo. Moc swoich rozkazów, ale tak naprawdę kryje w sobie cierpienie, wie, że nic nie znaczy, popada więc. fałszywą wiarę w siebie, czyli w megalomanie. I argument 2, który mógłby być kontargumentem. Z drugiej jednak strony są sytuacje, w których megalomania służy Dobrej sprawie Ebenezer Scrooge z, z opowieści wigilijnej był chciwy i pazerny. Myślał tylko o pomnażaniu majątku. Po przemianie mógł za te pieniądze, po przemianie mógł za zgromadzone wcześniej pieniądze pomóc. Pomóc biednym Londyńczykom, biednym mieszkańcom Londynu. Londynu i swoim bliskim. Megalomania, którą zwykle potępiamy, służyła dobremu celowi. I teraz pytanie do Was. Jak myślicie? Eee, łatwiej jest napisać Rozprawkę z taką tezą jasną? Czy łatwiej jest napisać, że trudno jest jednoznacznie powiedzieć: może tak, może siak, może hipotezę trzeba postawić? Gdybyście byli nauczycielami i przyszedłby do was uczeń, to byście mu powiedzieli: Słuchaj, postaw tezę i po prostu udowodnij, czy byście mu powiedzieli: Ale możesz postawić taką niejednoznaczną tezę, zastanawiać się w rozprawce, pokazywać za i przeciw. Tak, Iga, łatwiejsza jest rozprawka z tezą. Pamiętajcie, że wasze wypracowanie, waszą rozprawkę będzie czytał jeden człowiek, egzaminator. To nie jest konkurs literacki. Nie musicie się popisywać tym, że y, mówicie: Trudno mi jednoznacznie się wypowiedzieć, dlatego w tej pracy przedstawię argumenty za i przeciw. Jeżeli ktoś z Was czuje się na sile, tak pisać, może tak pisać. Natomiast, słuchajcie, tyle samo punktów dostanie ktoś, kto dobrze udowodni tezę a łatwo jest się pomylić z tymi kontrargumentami i z tam hipotezą, że może taka, a może siaga, przedstawię to z innego punktu widzenia. Więc jeżeli jest jasna prosta teza i napiszecie dwa argumenty z przykładami, to jest dokładnie tyle samo punktów, kiedy napiszecie z hipotezą. Więc po co ryzykować, skoro można postawić jedną prostą tezę i ją udowodnić. Dobra, ta rozprawka była dosyć trudna. Musicie to przyznać. Więc napiszemy teraz, napiszę szybko taką typową, prostą rozprawkę. Taką mega prostą. Warto doceniać innych ludzi. Rozważ tamtara na podstawie lektur. I teza. I proszę, żeby każdy z Was teraz napisał tezę na czacie. Jaka będzie teza do tej rozprawki? Tak, Michał, proszę, powiedz. W zasadzie to jest takie, bo mi się zdawało, że y, jak piszemy jakąś pracę, w dłuższą formę, to że jak są kamienie na więc to należy napisać ich prawdziwe imiona, a nie przydomki. Tak mi się wydawało, że jakby pani od Polskiego mi tak mówiła, i że tak jest lepiej, i że. No. Tak, Michał, tylko co zrobisz, jak nie, nie pamiętasz ich? No jak to, to nie wtedy pamiętam. To trudno, to jak pamiętasz, to napisz, ale jeżeli nie pamiętasz, to na egzaminie to nie obniżyły wcale punktacji. Czy jak nie bym napisał urodyzuszka nie... i ale i tak nic to nie zmieniło. Tak? Tak. Jeżeli napiszesz Alek, Rudy i Zośka, to będzie to tak samo uznane i nie będzie to żaden błąd. I nie obniży ci to yy, punktów, więc możesz być spokojny. No, dobrze. dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie musicie się uczyć tego wszystkiego na pamięć tych szczegółów, bo egzaminator sprawdza, czy potraficie postawić tezę, argumenty i czy jesteście przekonani do tych argumentów. Bo nawet jeżeli napiszecie dużo szczegółów, bo się nauczyliście na pamięć, a argumenty nie dotyczą tezy, to będzie spadek, yy, spadek yy, tych punktów. Bartek napisał. Megalomania może także prowadzić do tragedii. Tutaj idealnie pasuje narcyzm mitów. Główny bohater tego mitu zakochał się w sobie, uważał się za najpiękniejszego człowieka na świecie. W końcu umarł z próżnej tęsknoty, ponieważ zapomniał o świecie zewnętrznym. Bardzo dobrze, Bartku. Bardzo fajnie. To do poprzedniej tezy. Ale my teraz chciałbym, żebyście napisali tezę do tego tematu. Warto doceniać innych ludzi. Kuba pisze tak: Moim zdaniem warto doceniać innych ludzi, ponieważ w przyszłości mogą ci pomóc. Kuba już nawet napisał tezę z argumentem. Ale okej, okay, można by tak napisać. Najprościej, słuchajcie, to jest. Uważam, że warto doceniać innych ludzi. To jest najprostsza teza. I teraz argument pierwszy. Gdy doceniamy innych, oni mogą nam pomóc. I przykład. Pilot zaufał nieznanemu małemu chłopcu. Okazało się, że to mały książę był w tej relacji dojrzały i uczył pilota. Spojrzenia na świat. I zobacz, Michale. Gdybym teraz napisał, że pilot, którego możemy, czyli tak szczegółowo, możemy utożsamiać z autorem, i tutaj napiszemy Antoine de Saint-Exupéry. Czyli tak jak Ty mówiłeś, że Alegrudy i Zośka podamy ich imiona i nazwiska, abyśmy tutaj też podali taki konkret. To oczywiście, że egzaminator by powiedział: O, ale dojrzały styl, ale autor jest tutaj mądry, że wie, że ten pilot to był ten autor, że była druga wojna światowa, że to było na, na Saharze. Moglibyśmy to wszystko tutaj umieścić i to byłoby bardzo fajne. Ale jeżeli my tego nie pamiętamy i napiszemy tylko tak, to i tak mamy pięć, mamy taką ocenę jak retoryka. Pięć punktów na pięć. Najważniejsze, żeby argument pasował do tezy. A jeżeli my będziemy się skupiać, czyli to jest kompetencje literackie, za to są dwa punkty maksymalnie. Jeżeli ty się, będziemy się wszyscy uczyli tych szczegółów, które są ważne i fajnie, jeżeli to znacie i będziecie to pisać. To zobaczcie, że ty walczycie o dwa punkty, a będzie skopana retoryka. Retoryka jest najważniejsza, bo ona przynosi najwięcej punktów. A teraz ktoś mnie zapyta, no dobra, a co jeżeli ja nie będę pisał takich konkretów? Czy będzie obniżona kompetencja literacka? Czy stracę ten punkt? Jeżeli będę pisał pilot, róża, Zośka, winicjusz. Ksiądz Robak. Czyli będę pisał takie proste rzeczy, które wszyscy wiedzą, to to będą nadal dwa punkty. Nie muszę wiedzieć, że, yy, że to był kwestarz, że zbierał pieniądze dla zakonu. Dla zakonu jakiegoś tam i był kwestarzem i coś tam, i coś tam. Bo to mi tej oceny za kompetencje nie podniesie. Nie da się już pisać trójki. Zawsze będzie dwójka. Przeważnie egzaminatorzy z automatu piszą dwójkę. Więc nie musicie się przejmować, że na przykład nie wiecie, jak się nazywał Zośka albo takich szczegółów. Ale egzaminator będzie patrzył, tu będzie was oceniał. To jest cała sztuka. Czyli gdybym ja napisał taki argument. Teza jest taka: uważam, że warto doceniać innych ludzi. Argument pierwszy. Mały książę lubił pilota. I teraz nadal kompetencje literackie są na dwa na dwa, bo Wy wiecie, że jest mały książę i wiecie, że jest pilot. Natomiast nietrafiony jest argument do tezy. W ogóle to jest od czapy. To jest pomieszanie argumentu z przykładem. I jeżeli ja. Czyli spada mi już o dwa punkty, dlatego że cały, argument, cały ten akapit już będzie do bani. A jeżeli ja się pomylę i zrobię to samo w drugim argumencie, to może być tak, a nadal będą kompetencje literackie. Czy rozumiecie, co, o czym mówię? Właśnie. Najważniejsza jest, słuchajcie, retoryka, postawienie tezy argumenty, a nie. Aha, nie za bardzo. Yy... Najważniejsze są argumenty, a nie szczegóły i nazwiska. One są bardzo fajne, bardzo ważne, ale widzicie, że egzaminatorzy i tak dają zawsze dwa na dwa. Rzadko obniżam o jeden. To, to byliby, byli, musieliby być bardzo złośliwi. Natomiast są złośliwi, jeżeli chodzi o retorykę. Dobra, błędy rzeczowe. No to są te kompetencje literackie. Czyli możesz jeden punkt stracić. Tu są błędy rzeczowe. Czyli nie jesteś kompetentny, nie znasz nazwisk, autora, pomyliłeś, pomyliłeś nie wiem, co tam, tytuł książki, imię bohatera, zamieniłeś Sienkiewicza z Mickiewiczem. To jak zrobisz jeden błąd rzeczowy, to będzie tak. Jeden na dwa. Jak będzie bardzo dużo błędów rzeczowych, nie wiem, pięć, i, i egzaminator zobaczy, że ty nie znasz po prostu się i mieszać i się wszystko, to dostaniesz zero. I wtedy retoryka też, retoryka też będzie obniżona jeden punkt. Natomiast jeżeli zrobisz jeden błąd, i będzie to pomyłka, pomyłka, no po prostu było jakieś zaćmienie, pomyłka literowa, i zamiast napisać, no nie wiem, że to był kantor w opowieści wigilijnej, napiszesz, że to było sklep. To ci egzaminator nie obniży. Bo on zobaczysz tak. Ty wiesz, co to jest opowieść wigilijna, opisujesz całą historię, dobrze postawiłeś argument, dobrze postawiłeś tezę, i przez pomyłkę ci się napisało sklep, to nie ma sensu ci obniżać za kompetencje literackie. Natomiast jeżeli będzie jeszcze dwa takie błędy, to egzaminator powie, że aha, to nie są pomyłki pisarskie, takie przejęzyczenie, nie? Ja też czasami. Chcę powiedzieć, coś tam się przejęzyczyłam. To jeszcze nie jest błąd rzeczowy. Błąd rzeczowy to jest wtedy, kiedy widać, że ty po prostu nie wiesz, czy to jest sklep, nie wiem, stadion, że był pracownikiem stadionu narodowego. To już nie jest pomyłka. To znaczy, to już jest głupota, bo ty nie wiesz tego. I napisaj sobie stadion narodowy, a tam nie było żadnego stadionu narodowego. To wtedy taki jeden poważny błąd może zmusić egzaminatora, do obniżenia. Natomiast jeżeli ty się pomyliłeś tylko po ludzku, raz, to się nic nie stanie. Tam nikt na egzaminie nie czeka już, żeby o jej pomylił się, to już ucinamy jeden punkt. Dobra. Widziałem, że ktoś napisał tutaj jakiś argument piękny. Iga, czy warto doceniać innych ludzi? Uważam, że tak, ponieważ w życiu nam pomogą. Zależy to od nas samych. Jacy tak naprawdę jesteśmy. No świetnie, Igo, bardzo dobre argument i w ogóle postawienie tezy. To co napisałaś mogłoby być i wstępem i zakończeniem. Bardzo fajnie. Dobra, to ja szybko będę tu kończył. Uważam, że warto Gdy doceniamy innych, oni mogą nam pomóc. Pilot zaufał nieznanemu mojemu chłopcu. Okazało się, że to mały książę, żeby w tej relacji dojrzały i uczył pilota spojrzenia na świat. I argument dwa. Uważam, że warto doceniać innych ludzi. Ups. Doceniać. Mówiąc ludziom, pracownikom, dobre słowa, sprawiamy, że stają się oni szczęśliwsi. Przykład, gdy Scrooge. I teraz gdyby egzaminator powiedział, a tu źle napisany Scrooge, no nie wiem, skrage, to nie jest błąd rzeczowy. To jest po prostu wasza pomyłka w pisowni. Natomiast gdybyście napisali gdy Marley yy, pomógł rodzinie swojego pracownika, to jest błąd rzeczowy, bo pomyliliśmy Marleya ze Scrooge'em. I teraz zobaczcie, teraz swojego pracownika. No i trzeba by teraz wiedzieć, czy to ten pracownik to był Fred czy Bob. Jeżeli ja nie wiem, czy to był Fred czy Bob. To po prostu napiszę swojego pracownika, i to mi nie obniży tej oceny za kompetencje literackie tych dwóch punktów. Natomiast jeżeli ja bym się tu omyłk omyłkowo pomylił, to przy jednym błędzie, no, mógłby egzaminator powiedzieć, aha, no dobra, no tam mu się. Bob z Fredem pomieszało, dobra, nieważne. Czyli uznajemy. Ale jeżeli ja bym się pomylił i tu z Marlejem, i tu z pracownikiem, no, to już mamy błąd rzeczowy. I dosyć poważny. I wtedy to jeden punkt możemy stracić z dwóch. Ale jeżeli cała konstrukcja rozprawki jest dobra, to my za retorykę mamy pięć punktów. I one są najważniejsze. Teraz tak, jeżeli nie ma błędów językowych, to aż cztery punkty na cztery. Teraz, jeżeli zrobicie jeden błąd językowy, czyli napiszecie. Pilot zaufał. Nie wiem, jaki błąd tutaj gramatyczny zrobić. Zaufał komu? Czemu nieznanemu? Zaufał nieznanego małego chłopca. Zobaczcie, tu jest teraz taki błąd gramatyczny. Pilot zaufał nieznanego małego chłopca. Błąd gramatyczny. To nadal w języku nie będzie i wielkiej obniżki, bo to jest jeden błąd. Jeden błąd może być. Jeśli nic złego nie stanie, nadal macie dobrą ocenę. Więc nie, nie trzeba się tak bać. Ja wiem, że nauczyciele, słuchajcie, to robią tak, że. Za chwilę kończymy, Mateuszu. Nauczyciele robią tak, że każą wam się uczyć tego wszystkiego na pamięć, no bo chcą, żebyście coś w domu robili. Bo jakby wam powiedzieli, słuchajcie to nie jest takie trudne, no to w ogóle byście się nie uczyli. Zgadza się Michale? Gdyby nauczyciele Was nie, nie straszyli? To byście się uczyli, czy nie? No nie, pewnie byście się nie nauczyli na ten sprawdzian i na kartkówkę. Czyli szkoła mocno dociska, a egzaminator później, później troszeczkę lepszym okiem na, tą, na tę Waszą pracę spojrzy. Czy... Po tym, co Wam powiedziałem, jutro, będzie, jutro będziemy robić opowieść wigilijną. Czy, jak Wam to powiedziałem, to czujecie się lepiej czy gorzej? Daję Wam trochę nadziei? Jest trochę słoneczka na buzi? Jest lepiej. Pewnie, że tak. To bardzo się cieszę. Nikt nie czeka na Wasze błędy. Wszyscy czekają na Wasz sukces.